Polska Prasy, stała pracujemy. konopiami. Ogólnie byliśmy drugim na świecie największym wytwórcą, że tak powiem. Mieliśmy największe areały po Chinach. Areal w Polsce przed wojną wynosił ponad 30 tysięcy hektarów. To no tyle, co w całej Europie. W tej Przez chwili jest trochę się... więcej chyba w całej Europie. Tyle było w samej mhm. Polsce. I ogólnie konopie nigdy nie przestały do końca przemysłowe być legalne. Zawsze były raczej w obrębie przemysłu legalne. Związek Radziecki, który wszedł, zresztą tak ofiarą tych właśnie wejścia Związku Radzieckiego i zabijania Polski kultury konopnej, całego przemysłu konopnego, by ofiarą stali się moi dziadkowie, między innymi, którzy uprawiali. Związek Radziecki sobie wymyślił to dość dobrze, po prostu przestali odbierać. Jak nie ma odbioru i kontraktacji, to przemysł nie ma co uprawiać. Tak wyciął Związek Radziecki, który wtedy stawał się drugą potęgą zamiast nas na świecie po Chinach, jeżeli chodzi o uprawy konopi.